Wielokrotnie byłem pytany o to, jak to się stało. Mnie są trudno wytłumaczyć. Może to młodość i tutaj w tym momencie zadziałała. Dlatego, że w stoczni pracowałem, przyszedłem drugi dzień do pracy. Wiem, fantazja, polot i jakieś takie przekonanie wewnętrzne o potrzebie pomocy innym ludziom. I tak sam początkowo nie bardzo w to wierzyłem, czy mi się to uda, jednak postanowiłem próbować za wszelką cenę. I po kilkugodzinnych zmaganiach okazało się, że jest to możliwe. Nie wiem, był to może czas taki dziwny, dla mnie pełen emocji, gdzie myśmy się do tych strajków przygotowywali wcześniej. Ja przyjechałem do Stoczni Gdyni bezpośrednio ze Stoczni Gdańskiej z jakimiś materiałami, z zamiarem zorganizowania strajku w Stoczni Gdyńskiej. Chociaż pracowałem tam wówczas drugi dzień, przychodziłem do pracy, była to godzina 4 rano. Zobowiązałem się przed kolegami z WZZ-ów, że zrobię wszystko, co tylko możliwe. Wziąłem trochę ulotek, materiałów, przyjechałem do stoczni, zacząłem namawiać ludzi indywidualnie. Było to wcześnie, było niewiele osób, którzy pracowali, niewielu robotników. Było to dla mnie dość swobodne, ponieważ nie było kierownictwa. Bez przekonania, ale tłumaczyłem im zdecydowanie, że strajk jest przygotowany w Stoczni Komuny, że ma być o godzinie 8 i wszyscy mają przerwać pracę. Było to przeze mnie wymyślone taki model dosyć fantastyczny, ale próbowałem sobie tym pomóc, ponieważ byłem młodym człowiekiem, miałem 20 lat, nikogo nie znałem absolutnie w stoczni i nikt mnie tam nie znał. Legitymowałem się tym, co przywiozłem ze Stoczni Gdańskiej, tymi pierwszymi ulotkami, które zostały wydrukowane w nocy i tym, że trochę wiedziałem o ludziach i o strajkach. I to w tych pierwszych rozmowach ludzie tak jakoś dziwnie na mnie patrzyli, później mi mówili, że wyglądałem na prowokatora. Tak to wyglądało jednak w momencie, kiedy po pewnych takich działaniach, przegrupowaniach, gdzie ludzie nie mogli się zdecydować, kiedy stanąłem przed grupą ludzi i zacząłem krzyczeć, że nie powinni słuchać kierownictwa, dyrekcji, że musimy się sami zastanowić i najpierw sami ustalić, co chcemy konkretnie, a potem dopiero z nimi rozmawiać i poprosiłem, aby poszli ze mną po materiały opozycyjne. Wówczas to były robotnik, głównie robotnik warszawski, robotnik Wybrzeża, tutaj nas wydawany przez WZZ-y i kilkanaście ulotek wydrukowanych w nocy w Stoczni Gdańskiej. Kiedy ta grupa ludzi, tłumek, można powiedzieć 500 osób, poszedł za mną i jakoś mi zaufał. I kiedy wyszedłem z tymi materiałami i pokazałem, to stało się coś dziwnego. To znaczy, ci ludzie rzucili się na te materiały. I od tego momentu stało się tak, że to był piątek rano, godzina 8, do poniedziałku. Ci ludzie ślepo słuchali tego, co mówię. I jakby to powiedzieć, ślepo w to wierzyli. Znaczy zaufali człowiekowi młodemu, niedoświadczonemu. Ja nie wiem, myślę, że może lepiej byłoby zapytać o to stoczniowców, którzy starszych ludzi, którzy tam przepracowali całe życie i
którzy mi potem o tym opowiadali, ponieważ ja sam to, co robiłem, to było w pewnym sensie taka mobilizacja. Ja miałem pewien cel, który chciałem osiągnąć. Uważałem, że jest to cel pozytywny i potrzebny, bez względu na to, jaką ja cenę za to zapłacę. I dla tych ludzi było taką pewną gwarancją, że ja robię to sam, biorę odpowiedzialność na siebie, a oni są tą taką masą, którą ja kieruję. I to tak funkcjonowało do momentu, dopóki nie powstał MKS, dopóki strajk się nie rozszerzył. Dopiero wtedy w stoczni w Gdyni powstał komitet strajkowy, dopiero wtedy dołączyła tak zwana inteligencja techniczna, nie wiem, co to jest za pojęcie, kto to wymyślił, ale tak się wówczas określali ci ludzie, to znaczy pracownicy administracji stoczniowej, którzy się przypatrywali z dystansem. I dopiero wtedy zaczął się strajk zorganizowany. Natomiast wcześniej to było zupełnie, działanie zupełnie rewolucyjne. To znaczy namówiłem ludzi do tego, aby zablokować stocznię. Dopuściłem dyrektora do publicznej dyskusji ze mną, gdzie wytrąciłem go argumenty, gdzie dyrektor się zgodził na to, aby go internować na terenie stoczni zamiast wyrzucić. Gdzie rzeczywiście zgłosiło się pół załogi do tego, aby pilnować dyrektora, pierwszego sekretarza, gdzie, jak powiedziałem, że mają ich zaprowadzić tylko i wyłącznie, wyprowadzić z pomieszczenia, skąd zostały zdemontowane telefony. Zostało im zostawione jedno radio, aby słuchali wiadomości i twarde fotele. Kiedy powiedziałem, że mogą wejść tylko i wyłącznie, wyjść do toalety, to w poniedziałek mi powiedzieli, że nic nie jedli, bo nie było takiego polecenia. No taka była wówczas rzeczywistość. Tutaj kanał jest dość wąski, ze stoczni do portu marynarki wojennej jest kilkakrotnie szerszy. Członkowie partii, aktywiści, którzy próbowali nam przeszkadzać, a kiedy chodziła w nocy ekipa ludzi, około 50, z takimi kablami uciętymi i szukała tych, którzy próbują przeszkadzać w strajku, zdecydowali się zmontować tratwę ze stropianu i płynąć w pław. Holownik ich wyciągnął. Znaczy była to gdzieś godzina druga w nocy. Skończyło się dla nich to tym takim publicznym linczem prawie, dlatego że zostali wyprowadzeni rano, zostali przetrzymani, zostały odebrane im dokumenty, publicznie ogłoszone i wyprowadzeni musieli przejść przez szpaler kobiet, żon stoczniowców, które stały, zabrano. Które nie szczędziły żadnych słów. To tak, nie tylko słów, ale przejść w takim, to tak ścieżki, mniej więcej to tak jak ścieżkę zdrowia. Zomowcy urządzali tak te kobiety, urządzały tym ludziom. Znaczy i to, no nie wiem, to był czas takiej determinacji wszystkich. To nie wiem, czy to można wtedy było rozróżnić. Zdecydowanie mogę powiedzieć, że w pierwszych momentach byli ludzie młodzi, którzy, a to jest chyba domena młodości, wysuwali się na plan pierwszy i chcieli coś dla siebie, dlatego że przed sobą, znaczy w którymś momencie, jak mi tłumaczyli, że oni mają przed sobą całe życie. Natomiast ich rodzice już część tego życia przeżyli wtedy, mogą się czuć zmęczeni. Natomiast oni mają całe i chcą mieć lepsze. I to determinowało wszystko. Zupełnie odmiennie na przykład było w Stoczni Gdańskiej, co ja nazywam strajkiem dżentelmenów, gdzie proszono o klucze do radiowęzła, gdzie proszono o klucze do drukarni. Postępowaliśmy zupełnie inaczej. Dyrektor dostawał pół godziny czasu na dostarczenie kluczy, jak nam powiedział, że oddanie nam kluczy do drukarni, to jest tak jak do magazynu broni, to powiedziałem dziękuję, więcej nie trzeba. Poprosiłem kilku chętnych ślusarzy, którzy potrafią otworzyć kraty i drzwi i weszli natychmiast. To rzeczywiście ten czas wymagał chyba takich decyzji, zresztą
na większości ulotkach, które wtedy były w setkach tysięcy, może milionach wydrukowane, jest taki malutki nadruk, wolna drukarnia Stoczni Gdynia. Znaczy się, szef tej drukarni dzisiaj mieszka w Bostonie, Andrzej Butkiewicz. No tak się losy poukładały, ale wtedy rzeczywiście, jak wchodziłem na tą drukarnię, to było miejsce najbardziej strzeżone. To tak byli ludzie umorsani, bez koszulek, spodenka, brudni po uszy, ponieważ jedyny był drukarz zawodowy, który był z zakładów graficznych z Gdańska. Nasz znajomy, którego ściągnęliśmy, a resztę to amatorzy, którzy się uczyli. A uczyli się szybko i chcieli się uczyć. Tak to wyglądało, takie były początki. Po prostu robiliśmy krok w niewiadomą. Wtedy naprawdę nie można było określić, czym się to skończy, dokąd dojdziemy. Późniejsze koleje, etapy, już bardziej spokojne, to kiedy już była komisja rządowa, zaczęły się rozmowy i różne przetargi polityczne, to już był inny etap. Natomiast początek strajku to był taki świadomy krok w niewiadomą i to tak wyglądało, że to tak młodzież poszła do przodu, a ludzie z doświadczeniem, szczególnie którzy mieli jakieś tam obciążenie grudnia 70 roku, stali i wyczekiwali. Dla nich było nowością to, że kazałem im zostać w zakładzie i nie wychodzić na ulicę, bo ich nie dopuszczą. I w tych pierwszych dniach, zresztą jak myślę, że tutaj w Fiszbach wówczas pierwszy sekretarz, który podpisywał jakieś tam ulotki przeciwko stoczni, że zmuszam ludzi do pozostania, to część było w tym prawdy. Znaczy był to nakaz, natomiast takiego nakazu nie posłuchały kobiety, szczególnie kucharki, którym kazałem opuścić stocznię ze względu na to, że stocznię izolowaliśmy. Zupełnie dlatego, że to jest inna specyfika, jest daleko od centrum miasta. Kiedy zażądałem opuszczenia przez wszystkie kobiety stoczni ze względów bezpieczeństwa, kucharki odmówiły, ponieważ z prozaicznych powodów, ponieważ stwierdziły, że jak nie będziemy jedli, to sobie nie poradzimy. I tak, tak to było. Znaczy w poniedziałek to był taki... Do poniedziałku to był taki ciąg, kiedy stałem i mówiłem do ludzi. Tłumaczyłem, robiłem jeden ciągły wykład z historii. Po co są związki zawodowe, po co, dlaczego są konwencje międzynarodowe, skąd się biorą, dlaczego ludzie mają prawo upominać się o swoje. Dużo mi pomógł w niedzielę ksiądz Jastak, świętej pamięci tutaj z Gdyni, który odprawił mszę i który zupełnie na zasadzie przeciwieństwa księdza Jankowskiego przyznał rację ludziom walczącym. I to zdeterminowało Stocznię Gdyńską zupełnie, całkowicie. W tym momencie ludzie uznali, że kiedy w niedzielę po południu słyszałem tych ludzi, uznali, że oni już wygrali. A do poniedziałku to tak jeszcze wszystko ludziom tłumaczyłem, wyjaśniałem i to tak ciągle mówiąc dużo i trudno mi powiedzieć o czym, natomiast ludzie słuchali. Do momentu, kiedy usiadłem do fotela, aby wypić kawę i zasnąłem przy tym. Takie były początki strajku w Stoczni Komuny Paryskiej. Jak ktoś mnie sprowokuje do jakiegoś epizodu, fragmentu, potrafię powiedzieć o szczegółach. Natomiast są to rzeczy, które dla mnie były jakimiś tam naturalnymi krokami w życiu. I
miałem wkalkulowane to, że jak mnie zamykali, jak mi ktoś powiedział, że mam przejść 8 paragrafów od 10 lat do góry, to dla mnie było to zupełnie obojętne, ponieważ zanim mnie zamknęli, ja o tym wiedziałem, wiedziałem, co robiłem. Znaczy, nie jest tajemnicą, że byłem jednym, znaczy nie jednym. Nie wiem, cóż, ja później po strajkach to było różnie, znaczy najpierw byłem zastępcą Wałęsy, potem siedziałem w Czechosłowacji 2 lata. Tak, jedyne z tego, co rozumiem, to tak na wsiaki po żadnej słuczaj. No wszelki wypadek, no ale to tak w ramach szkodzenia blokowi, Układowi Warszawskiemu, który już dawno nie istnieje, coś, co jest abstrakcją dzisiaj dla ludzi. Później wróciłem pod ziemię, najpierw w Solidarności, potem tworzyłem tutaj Solidarność Walczącą. Trochę może przyciskałem za mocno, jednak uważałem, że musimy mieć w podziemiu 2 walki. I w momencie, kiedy zaczęły się przygotowania do Okrągłego Stołu w 1986 roku, postanowiłem podłożyć bombkę pod komitet partii w Gdyni, tu niedaleko. To był taki moment, kiedy komuna zaczęła straszyć ludzi zabijaniem. Znaczy, to był taki gest, aby pokazać, że jak nas muszą, my też potrafimy. Zresztą wokół mnie, w Solidarności Walczącej, zdecydowana większość to byli ludzie, którzy nie przekroczyli 25 roku życia. Młodzież. Zaczynając od młodzieży licealnej, ponieważ gazety wydawaliśmy i gazetki licealne, i ci ludzie się uczyli drukować, ale rzeczywiście później, jak wyrzucano mnie z Polski, na Rakowieckiej, jeden z generałów mi powiedział jedną rzecz. Niech pan nie liczy na to, że zrobimy wam proces o zamachy bombowe czy walkę zbrojną, bo by nas rozwalili. I rzeczywiście wtedy zrozumiałem, że to miało jakąś wagę. Znaczy, ja tak pamiętam z nasłuchu, jak podkładaliśmy i pilnowaliśmy, znaczy nie ja osobiście, ale ludzie, którzy to robili, żeby nikt nie wszedł na ulicę, żeby się nikomu krzywda nie stała, to było tak wyważone na przestraszenie i raz czy drugi, ale ostrzeżenie było wystarczające. I takie rzeczy się działy. I to wymyślali ludzie młodzi, ludzie starsi, moi koledzy z opozycji, byli gotowi nawet oddać mnie w ręce policji w zamian za to. Były takie kiedyś nawet rozmowy publikowane, dziś Jerzy Giedroyć, który nie żyje, znaczy doskonale był w tym zorientowany. I stąd może, nie chcę tłumaczyć redaktora Giedroycia, ale doskonale rozumiem jego zwrot w polityce. Postawił na innych ludzi, znaczy przestał liczyć na pewnych ludzi. W momencie, kiedy w 1988 roku po wyrzuceniu z Polski przyjechałem nielegalnie do Paryża, ponieważ przyjechałem z Włoch, napisałem taki artykuł dla pana redaktora Współrządzić czy konspirować. To był czerwiec, napisałem scenariusz strajku sierpniowego, który się skończył efektem osiągnięcia porozumienia Okrągłego Stołu. Stąd byłem wiecznie temu przeciwny,
znając wszelkie szczegóły przygotowania wcześniej. Wymieniłem tam kilku ludzi z nazwisk. Czasem może kogoś skrzywdziłem, może się potem ktoś wycofał, zrozumiał, dziś wszyscy to potępiają. Natomiast wtedy była to rzecz szokująca dla wszystkich. I tak mogę powiedzieć, że w tamtym okresie tylko młodzież się temu przeciwstawiała. Nigdy jej nie słuchał. Gdyby dzisiaj ktoś chciał coś robić dla młodzieży, to powinien zapytać, czego ta młodzież chce i czego oczekuje. Ja myślę, że na to pytanie odpowiedzą ludzie młodzi, potrafią odpowiedzieć sami. Nie musimy, możemy im pomóc, doradzić, ale niech oni sami decydują. Ja myślę, że to wszystko, trudne są dzisiaj czasy i trudno jest doradzać komuś, nie biorąc za to odpowiedzialności. W tej chwili jest tego bardzo dużo. Pochodzę z Podkarpacia, to znaczy z pogranicza polsko-ukraińskiego. Moja mama w 1939 roku uciekała z Drohobycza z babcią, a dziadek dostał się do niewoli sowieckiej, a był zawodowym żołnierzem. Walczył wówczas w obronie Lwowa, tam się dostał, uciekł z niewoli, był potem w Armii Krajowej, potem trochę swoje odsiedział i to tak niejako tradycje rodzinne. No to w takim duchu byłem wychowany. Dziadek ze strony ojca był jakimś tam jednym z naczelników na stacji we Lwowie. To tak za czasów jeszcze marszałka Piłsudskiego. I pomimo, że dziadek ze strony ojca był bardzo taki chrześcijański, prawicowy, ten był socjalistą, zakładał partię socjalistyczną, to jednak jakoś się tak poskładało, że to wyszło z życia takiego rodzinnego. Znaczy ja, nie wiem, trudno mi to powiedzieć, może to wpływ, na pewno wpływ takiego wychowania rodzinnego, z drugiej strony to, że interesowała mnie zawsze historia. Znaczy był to przedmiot, który w szkole interesował mnie najbardziej. Lubiłem matematykę i historię, dwie rzeczy przeciwstawne. Ale tak po prostu było. A szczególnie pasjonowały mnie w tamtym czasie te akcenty, o których nie wolno było mówić. Ja sam, jak mówiłem ostatnio w młodzieży w liceum w Białymstoku, zostałem wyrzucony z Technikum Budowy Okrętów w Gdańsku za prowokowanie dyskusji o Czesławie Miłoszu, który był wówczas na indeksie. To był rok 79. No, paradoks. Dziś jest dla tej młodzieży to obowiązek. Wtedy za to, że prowokowałem, wezwał mnie dyrektor i powiedział: przepraszam, pan jest wykreślony. Mówiłem: też dzieci i chcę, żeby ukończyły szkołę. Ja tutaj pracuję. Natomiast to były, składało się to z szeregu różnych szczegółów, które potocznie nie mają znaczenia, jednak w całości to się jakoś układa na całe życie i ma ze sobą wszystko powiązanie. To tak. Wtedy też było podobnie, też była młodzież zbuntowana, też tak samo, też istniały narkotyki, też istniały dyskoteki, też istniał alkohol, ludzie szaleli, bawili się i dzisiaj może bardziej się akcentuje w takiej bulwarowej prasie to, co jest złe. A wtedy był zakaz pisania o tym. Wtedy jak się komuś krzywda stała, to nie wolno było o tym mówić. Bo to państwo było wzorowe, ale to był nakaz odgórny. Ale działo się to samo mniej więcej. To obraz dla mnie, nie wiem, ja wówczas chodziłem, czy później, nocami po lasach, ukrywając się, przenosząc różne rzeczy i
poza kilkoma incydentami, na których nie wiem, czy to były sprowokowane przez bezpiekę, czy różnie to można interpretować, ja mogę powiedzieć, że ja się dzisiaj czuję bezpiecznie. I zupełnie spokojnie wychodzę, idę sobie tymi samymi ścieżkami przez ten sam las, czy o tej samej porze i w nocy, i jakoś, jeżeli ja nikogo nie zaczepiam, nikt im nie zaczepi.